Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim chcę powiedzieć na początku, że bardzo się cieszę zawsze na spotkania z przedsiębiorcami, z inwestorami, spotkania z biznesem. Te spotkania są zawsze inspiracją i chciałem też się podzielić taką pewną osobistą inspiracją, bo dzisiaj będę mówił o kwestiach prawnych związanych z przeniesieniem czy założeniem działalności w Polsce. Te kwestie oczywiście nabrały szczególnego znaczenia po agresji Polski na Ukrainę i chwilę dosłownie po tej agresji, kiedy wszyscy jeszcze byliśmy no de facto w takim szoku i trochę bym powiedział, może nie wiedzieliśmy, co myśleć, co robić, odebrałem telefon od jednego z moich ukraińskich klientów, który mówi: Mateusz, potrzebujemy założyć fundację w Polsce. Będziemy tutaj kupować leki, będziemy kupować żywność, będziemy to transportować na Ukrainę. Tą fundację już założyliśmy, ta fundacja tego przedsiębiorcy już działa, ale to właśnie pokazuje też jakby siłę biznesu, tak? Że przedsiębiorcy są ludźmi, którzy działają pomimo gwałtownie zmieniającego się otoczenia i próbują zawsze do tego otoczenia się dostosować i zrobić to, co uważają w danym momencie za najbardziej potrzebne. Jeśli chodzi o przeniesienie operacji do Polski, tutaj będą pewne różnice, jeśli chodzi o Ukrainę i Białoruś. Głównie się skupię na tych dwóch kierunkach. Jeśli chodzi o obywateli Unii Europejskiej, no to z uwagi na swobodę przepływu kapitału, swobodę przepływu usług, tak, czy swobodę przedsiębiorczości, obywatele innych państw Unii Europejskiej w zasadzie jakby tworzą, zakładają, prowadzą działalność dokładnie na tych samych zasadach, na jakich mogą robić to obywatele polscy, więc tu w zasadzie nie ma większych zagadnień. Jeśli natomiast chodzi o Ukrainę i Białoruś, będą pewne różnice, które właśnie szczególnie w związku z agresją i w związku z uchwaleniem specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy wprowadziły szereg ułatwień dla przedsiębiorców czy obywateli Ukrainy w kwestiach podejmowania tutaj działalności gospodarczej. Jeśli chodzi więc o obywateli Ukrainy, podjęcie działalności gospodarczej w Polsce wymaga spełnienia w zasadzie tylko dwóch przesłanek, to znaczy posiadania legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym znów w kontekście specustawy wszystkie osoby, które przekroczyły granice Rzeczpospolitej Polskiej po wybuchu wojny, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na niepodległą Ukrainę, uznawane są w świetle tej ustawy, w świetle przepisów za legalnie przebywające na terytorium Polski, więc ten warunek jakby z automatu w zasadzie większość osób ma spełnionych, tych, które przyjeżdżały do nas po rozpoczęciu wojny. A drugim takim warunkiem, już bardziej formalnym, jest posiadanie numeru PESEL, ale znów to nie jest jakby zbyt złożona i skomplikowana procedura. Jeśli chodziło będzie o obywateli Białorusi, to tutaj, żeby otworzyć działalność gospodarczą, trzeba zalegalizować swój pobyt. Pani Monika mówiła też o szczególnych regulacjach dotyczących Poland Business Harbor, ale to może też być po prostu zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej, czy to pobyt czasowy, czy pobyt stały. Przedsiębiorcy zagraniczni, przedsiębiorcy ukraińscy, czy to białoruscy, mogą w Polsce działać też za pośrednictwem swoich oddziałów. To znaczy, jeśli ktoś nie rozważa zupełnie relokacji biznesu, ale chce jakby dodatkowo działać w Polsce, to być może takim dobrym rozwiązaniem jest właśnie założenie oddziału. Proces ten nie jest jakoś bardzo skomplikowany, a wydaje się, że chociażby w przypadku tych działalności, tych spółek, które na przykład z uwagi na działania wojenne chciałyby po prostu relokować swoich ludzi do bezpiecznego, do innego miejsca, to taki oddział może spełniać swój sens, bo po prostu ludzie będą pracować w Polsce w tymże oddziale, natomiast sama spółka macierzysta pozostanie w państwie swojej siedziby. Założenie oddziału, oprócz podjęcia decyzji przez tą spółkę, że ona chce założyć taki oddział, wymaga jeszcze wpisu w KRS-ie w Polsce, ale to też jest tylko jakby formalizm, procedura, która pewnie między 2-4 tygodnie będzie trwała, zależnie od obłożenia danego sądu rejestrowego,
ale nie jest to jakoś bardzo złożony proces. Przedsiębiorcy, inwestorzy mogą również rozważyć rozpoczęcie w Polsce działalności w postaci spółki. Tu jeśli chodzi o typy spółek, w jakich mogą działać, no to spółka komandytowa, komandytowa akcyjna, prosta spółka akcyjna, czy też spółka akcyjna. Objęcie udziałów czy przystąpienie do takiej spółki nie wymaga żadnych dodatkowych, nie jest obwarowane żadnymi dodatkowymi przesłankami, co też może być istotne, zwłaszcza w przypadku spółek kapitałowych, czyli spółki z o.o., to jest też tak, że niekoniecznie trzeba przebywać na terytorium Polski, żeby mieć tutaj założoną spółkę, żeby tą spółką zarządzać, żeby ta spółka mogła prowadzić w Polsce biznes. Tym najbardziej popularnym rozwiązaniem na pewno dla większości przedsiębiorców będzie założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego że no po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, ona wiąże się z oddzieleniem ryzyka majątku osobistego od tego majątku związanego z biznesem, od majątku spółki, a po drugie no jest dosyć taką mało jeszcze sformalizowaną formą prowadzenia biznesu. Tu mieliśmy też panel odnośnie chociażby giełdy i wchodzenia na giełdę przez podmioty. No, gdybyśmy to rozważali, to działalność powinna być prowadzona w formie spółki akcyjnej, co oczywiste. Natomiast to też jest tak, że nawet jeśli w perspektywie mamy, że za kilka lat możemy rozważać wejście na giełdę, to i tak myślę, że na początek warto mieć spółkę z o.o., dlatego że później można ją bez większych trudności przekształcić w spółkę akcyjną, a na początek na pewno operowanie w formie spółki z o.o. będzie dużo prostsze. Jeśli chodzi o to, jak technicznie wygląda założenie na początek działalności gospodarczej, później też o założeniu spółki. Założenie działalności gospodarczej wymaga po prostu wpisu w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję tą prowadzą urzędy gminy. Rejestracja jest bezpłatna i działalność w zasadzie można rozpocząć tego samego dnia, którego sporządza się, złoży się stosowny wniosek. Można też wskazać inny termin, odroczyć na przykład w czasie to rozpoczęcie działalności. No, zazwyczaj jest tak, że się wybiera pierwszy dzień miesiąca, tak, bo to jest pewne ułatwienie, chociażby jeśli chodzi o składki, podatki czy wszelkie inne rozliczenia. Oprócz tego, że rejestrujemy się w CEIDG, rejestrujemy się też na potrzeby opłacania składek emerytalnych i zdrowotnych, jak też działalność musi być zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, czyli podatnik VAT. Musimy też posiadać siedzibę jako działalność, no i prowadzić księgowość. Przy czym w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przy niewielkim rozmiarze biznesu to też ta forma prowadzenia księgowości też jest taka uproszczona i to będzie z reguły książka przychodów i rozchodów i stosowne rejestry VAT-owskie. Dopiero w przypadku większych biznesów będziemy mieli do czynienia już z taką pełną rachunkowością. Jeśli chodzi o założenie spółek, no to tu już jest troszkę więcej niuansów i one zależą przede wszystkim od typu spółki, bo inaczej się zakłada spółkę komandytową, inaczej się zakłada chociażby spółkę akcyjną, ale no skupiając się na tym, że pewnie najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to chciałem tu jeszcze o trzech metodach założenia takiej spółki zaopowiedzieć. Metoda tradycyjna to jest po prostu wizyta u notariusza, przyjęcie treści aktu założycielskiego czy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i następnie rejestracja jej w KRS-ie. U notariusza no, albo inwestor musi się stawić osobiście, albo też można to zrobić przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo takie musi być udzielone w formie aktu notarialnego. Wydaje mi się, że teraz notariusze w niektórych przynajmniej częściach Ukrainy już działają i pozyskanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jest możliwe, natomiast w pierwszych dniach wojny to było duże wyzwanie, bo kancelarie notarialne po prostu na Ukrainie gdzieś tam, powiedzmy, zawiesiły swoją działalność. Drugą taką drogą jest taka szybka ścieżka S24, czyli rejestracja spółki przez internet.
Natomiast tu niestety dla obcokrajowców będzie trochę utrudnień takich technicznych. Dlaczego? Dlatego, że system jest w języku polskim tylko dostępny, dlatego, że trzeba założyć konto na odpowiednim portalu ministerialnym, mieć podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP. Więc o ile jest to bardzo fajna droga dla obywateli Polski, o tyle w przypadku obcokrajowców ona nie zawsze się sprawdzi. No i to jest szybka ścieżka, to jest S24, ale w praktyce te spółki nierzadko się zakładają dłużej niż te spółki tradycyjnie rejestrowane. To też myślę, że należy mieć na uwadze, myśląc o harmonogramie zakładania takiej działalności czy otwierania takiej działalności. Popularnym rozwiązaniem jest też zakup gotowej spółki. Jest wielu dostawców na rynku dostępnych, którzy po prostu mają u siebie gotowe spółki czekające na inwestorów. Takie spółki bez historii operacyjnej, ale za to zarejestrowane i z rachunkiem bankowym. Takie, które po nabyciu udziałów, zmianie zarządu tej spółki w zasadzie od pierwszego dnia są już w stanie podejmować działalność gospodarczą. Co jest jeszcze szczególnie istotne, spółka musi mieć rachunek bankowy. I teraz banki mają dość rygorystyczne procedury, jeśli chodzi chociażby o kwestię ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki, beneficjenta rzeczywistego danego biznesu. Z tym trzeba się liczyć. Znaczy, jeżeli inwestor zagraniczny, a zwłaszcza spółka zagraniczna będzie zakładała spółkę w Polsce, to od razu należy przygotować się na to, że my musimy ujawnić całą strukturę aż do beneficjenta rzeczywistego, czyli osoby fizycznej, która na koniec dnia będzie czerpała profity z tego biznesu. To są procesy, które w bankach, jeżeli się nie przygotujemy do tego odpowiednio wcześniej, mogą istotnie wpłynąć na możliwość jakby działania tego biznesu, no bo wiadomo, że biznes bez rachunku bankowego, bez usług bankowych w dzisiejszych czasach w zasadzie nie będzie mógł funkcjonować. Druga rzecz, która jest istotna już pod takim kątem, powiedział, czysto technicznym, ale obarczona niestety bardzo wysokimi sankcjami, to jest kwestia rejestru beneficjentów rzeczywistych, czyli takiego ministerialnego rejestru, do którego każdy podmiot ma obowiązek zgłosić właśnie tożsamość swojego beneficjenta. Na zgłoszenie tego mamy 7 dni roboczych, a zgłoszenia się dokonuje, zgłoszenie musi być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Więc w zasadzie założenie spółki w Polsce jest równoznaczne z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przy czym to nie musi być podpis elektroniczny polski, to może być podpis elektroniczny wydany w innym kraju unijnym, więc jeżeli dany inwestor ma już prezencję swoją w innych państwach Unii, to być może nawet już ten warunek będzie miał spełniony. Jeśli chodzi o przeniesienie biznesu, to no jest jeszcze jedna kluczowa sprawa, to znaczy zdecydowanie o tym i przeanalizowanie tego, co i jak my chcemy przenieść. To znaczy, czy my przenosimy tylko ludzi, czy my przenosimy całe przedsiębiorstwo, część tego przedsiębiorstwa, czy może jakieś umowy. I teraz, o ile w przypadku obywateli Ukrainy mamy te pewne uproszczenia formalne, o których powiedziałem, dotyczące możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy właśnie taką ustawową legalizację pobytu, o tyle na dzisiaj w zasadzie nie ma żadnych rozwiązań prawnych, żadnych ułatwień dotyczących transferu, czy to technologii, czy to właśnie całych przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń, nie wiem, serwerów, komputerów, wszelkich składników majątkowych, które do prowadzenia tej działalności mogą być w Polsce niezbędne, tak? Więc w zasadzie albo będziemy musieli je sprzedać pomiędzy podmiotem zagranicznym a podmiotem polskim i wtedy pewnie podmiot zagraniczny zrealizuje na tym jakiś przychód, no albo możliwy jest też aport, czyli wniesienie tych składników majątkowych do spółki jako wkład. To jest bardzo istotne zagadnienie i ono de facto powinno być takim punktem startowym, to znaczy powinniśmy się zastanowić, w jakiej formie chcemy działać, ale i co i w jakiej formie chcemy przenieść i też ile nas to będzie przeniesienie tego kosztowało.
Ja dziękuję bardzo za uwagę. To tyle, jeśli chodzi o kwestie prawne. Niemniej ważne są też kwestie podatkowe i kwestie celne. We wszystkich tych kwestiach jesteśmy w stanie Państwa wspierać, dlatego gdyby były jakiekolwiek pytania, to zapraszamy do kontaktu ze mną, czy też jeszcze w kuluarach po konferencji. Dziękuję serdecznie.